tym odcinku powiem Wam, na jakie bardzo ważne rzeczy zwracać uwagę podczas ustawiania osób przed obiektywem. Wyeliminowanie tych błędów znacząco poprawi Wasze ustawianie osób przed obiektywem, a w efekcie Wasze zdjęcia będą o wiele, wiele lepsze. Więc lecimy ze wstępem i zaczynamy odcinek. Na samym wstępie bardzo ważne przypomnienie, jeżeli chcecie zgarnąć dziennik pozowania, czyli 349 stron inspiracji, wiedzy z zakresu ustawiania osób przed obiektywem, no to to jest najlepszy moment, bo 24 maja o godzinie 22 cena będzie już regularna, a taka promocja jak była teraz na premierze już nigdy się nie powtórzy, czyli taniej nigdy nie kupicie dziennika pozowania niż właśnie teraz, czyli taka cena już nigdy się nie pojawi, więc jeżeli chcecie go zgarnąć, mnóstwo wiedzy, inspiracji, przykładów, schematów z zakresu ustawiania czy też błędów. To wszystko znajdziecie właśnie w dzienniku pozowania. Link pod tym filmem. A i pamiętajcie, że do zestawu w tym wyższym pakiecie dodaję też filmy, w których nauczycie się, jak rozplanować sesję zdjęciową, jak ją przeprowadzić, jak przeprowadzić całą współpracę z osobą fotografowaną, jak ją też zakończyć, jak dopieścić klienta, żeby był zadowolony, żeby wystawił Wam rekomendacje itd., itd. Więc możecie wybrać najlepszy pakiet dla siebie. Dodam jeszcze, że w tym momencie równowartość dziennika pozowania, no to jest jedno wyjście na miasto. Więc możecie po prostu poświęcić tę kwotę, zainwestować w swój rozwój, swoje pasje, umiejętności, a poza tym macie jak zawsze pełną gwarancję satysfakcji. 14 dni testujecie dziennik, jeżeli Wam się nie spodoba, jeżeli Wam się nie sprawdzi, jedna wiadomość do mnie, a ja zwracam 100% kwoty, więc nic nie ryzykujecie, a możecie tylko zyskać. Link znajduje się pod tym filmem, więc klikajcie. Do 24 maja do godziny 22 trwa największa promocja na dziennik pozowania. Pierwszym błędem, na który warto zwrócić uwagę podczas ustawiania osób przed obiektywem, jest to, czy osoba zbyt mocno tutaj nie dociska ręki. I to się tyczy przede wszystkim kobiet. Jeżeli osoba przyciśnie mocno rękę do ciała, no to sami widzicie tutaj na przykładzie, obok Patrycja pokazuje, że to ramię no, jest większe. W przypadku mężczyzn, okej, może być taki efekt zamierzony. Możemy sobie powiększyć w ten sposób bicka, chociaż takie przykurczenie ręki średnio wygląda. Ale wystarczy, że modelka lekko odchyli już rękę od ciała i ręka wygląda po prostu na szczuplejszą, na czym większości kobiet raczej będzie po prostu zależało. Druga porada to jest to, aby nie wkładać całych rąk do kieszeni. Zwróćcie uwagę na przykładzie, jak w tym momencie kieszenie są wypchane. No tutaj się zwiększa objętość pasa, no i wygląda to bardzo nieestetycznie. A wystarczy na przykład włożyć same kciuki do kieszeni, bądź włożyć dłonie, ale kciuki zostawić na wierzchu i to też będzie wyglądało w porządku, szczególnie u mężczyzn. Także zwracajcie uwagę na ten element, bo ręce włożone w pełni do kieszeni nie wyglądają zazwyczaj estetycznie. Mam jeszcze do Was gorącą prośbę, poświęćcie dosłownie sekundę w tym momencie, kliknijcie kciuka w górę pod filmem tam na dole, bo zauważyłem, że jak o tym mówię, jak o tym przypominam, no to tych kciuków jest więcej, co przekłada się na zasięg filmów. Ja docieram do nowych pasjonatów fotografii, na czym mi bardzo osobiście zależy. Po to produkuję te różne treści, żeby docierać do pasjonatów fotografii i żeby mogli korzystać z tych materiałów, bo każdy mój materiał staram się naszpikować wiedzą, informacjami, ciekawostkami, żebyście mogli z niego wynieść jak najwięcej. Więc proszę w tym momencie kciuk w górę, z góry dziękuję. Wiele ustawień do portretu opiera się o to, że ręka wędruje gdzieś w okolice twarzy. I może się tak zdarzyć, że modelka trochę za bardzo dociśnie tą rękę do twarzy. Zwróćcie uwagę, no nie wygląda to zbyt estetycznie, zbyt dobrze, bo skóra się naciąga. Oczywiście te przykłady są trochę przerysowane, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Ale wystarczy delikatnie po prostu oprzeć rękę na twarzy, dotknąć opuszkami palców i to wygląda już dużo lepiej. Tak samo mężczyźni, jeżeli pozują z takim podparciem brody, no to też jakoś tutaj nie wyginamy nienaturalnie twarzy, tylko zwracamy na to uwagę, żeby ta ręka nie była po prostu dociśnięta do policzka, żeby on się nie deformował i żeby to wszystko wyglądało naturalnie, ładnie i estetycznie w kadrze. Kolejnym błędem jest wypychanie bioder do przodu. Nie wygląda to dobrze, nie wygląda to ładnie ze względu na to, że sylwetka się trochę deformuje i osoba fotografowana wygląda na troszeczkę bardziej objętościowo większą. Więc wystarczy lekko pupę wypiąć do tyłu,
może wypchnąć delikatnie biodro i zwróćcie uwagę, jak cała sylwetka jest od razu smukła. I właśnie o to chodzi, żeby takiego błędu nie popełniać, żeby tych bioder nie wypychać do przodu, tylko lekko pupę wciągnąć do tyłu, lekko może przechylić biodro i sylwetka z miejsca zupełnie inaczej wygląda i osoba też prezentuje się o wiele szczuplej na zdjęciu. Jeżeli nie chcemy poszerzyć wizualnie na zdjęciu modelki, chcemy na przykład, żeby sylwetka wyglądała szczuplej, bardziej smukle, to unikamy tego, żeby ustawiać osoby centralnie na wprost obiektywu i żeby jednocześnie też łączyć ze sobą nogi. Wystarczy stanąć lekko bokiem w stosunku do obiektywu i wypchnąć biodro. Sylwetka z miejsca całkowicie się zmienia, jest smuklejsza, jest figura bardziej podkreślona i po prostu wizualnie nie poszerzamy bioder i nóg, więc to jest bardzo dobra wskazówka, jeżeli chcemy przedstawić sylwetkę dużo bardziej smukle i nie powiększać po prostu optycznie osoby fotografowanej przed obiektywem. Bardzo często zdarza się, że osoba na sesję zdjęciową przychodzi po prostu spięta. Często dla wielu osób jest to nowa sytuacja, bądź po prostu trzeba się oswoić troszeczkę z obiektywem, zaznajomić z fotografem itd., itd. Ale powodów tych spięć może być wiele. I to spięcie objawia się również w ciele, w ustawieniu przed obiektywem. Bardzo często ciało jest delikatnie przykurczone, osoba gdzieś się chowa, zamyka i to wygląda kiepsko na zdjęciach. Oczywiście musimy pracować nad tym, żeby osobę oswoić z obiektywem, żeby stworzyć miłą atmosferę, żeby osobę trochę rozluźnić, ale to ciało dalej może pozostać spięte. I to często się objawia na przykład tym, że barki są spięte, ściągnięte i szyja schowana. Zwróćcie uwagę, czy tutaj na przykładzie, jak Patrycja pokazuje, czy ja tutaj teraz siedzę, no, że wygląda to niezbyt dobrze, a wystarczy rozluźnić nieco barki, wyprostować sylwetkę, wyciągnąć szyję, tak jak Patrycja tutaj pokazuje, i poza wygląda już o wiele lepiej. Udzielając takich wskazówek osobie przed obiektywem, ona wie doskonale, co musi zrobić, żeby jej ciało prezentowało się już dużo lepiej przed obiektywem. I takie wskazówki, jak będziecie przekazywać osobie fotografowanej, no to sprawicie, że druga strona będzie wiedziała, że jest w dobrych rękach, że wiecie, jak sobie radzić z ustawieniem osób przed obiektywem, że nie macie z tym problemów, macie dużo pomysłów, macie też wiedzę w postaci tego, jakich błędów unikać, dlatego też nagrywam dla Was ten materiał, ale również dlatego stworzyliśmy dla Was dziennik pozowania, więc jeżeli chcecie dużo więcej takich informacji, dużo więcej takiej wiedzy, no to dziennik pozowania jest do Waszej dyspozycji. Pamiętajcie, że w środku jest 349 stron, a ten dziennik jeszcze będzie aktualizowany i rozwijany. Także promocja, pamiętajcie, że trwa do 24 maja do godziny 22 i wtedy do tej godziny zgarniacie go w najlepszej możliwej cenie i taka promocja już się nigdy nie powtórzy. Na koniec dziękuję Wam za uwagę i życzę Wam powodzenia na Waszych sesjach zdjęciowych, eliminując te błędy, które dzisiaj przedstawiliśmy. Zdecydowanie polepszycie ustawienie osób przed obiektywem i sprawicie, że efekty Waszych sesji zdjęciowych będą o wiele, wiele lepsze. Od nas to wszystko. Pamiętajcie, żeby kliknąć kciuka w górę w tym momencie pod filmem, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, a ja będę dla Was tworzył kolejne materiały, kolejne poradniki i kolejne filmy, które pomogą Wam rozwijać Waszą pasję do robienia zdjęć. To było wszystko w tym odcinku. Dzięki za uwagę i do następnego razu. Cześć. Piąteczka.